fajnie by było, gdyby wszystkim firmom zależało na wzbudzaniu tylko tych pozytywnych, co niestety też jakby w dzisiejszych czasach różnie bywa i czasami po prostu te negatywne emocje są wykorzystywane po to, żeby... No, żeby... Negatywne emocje często no, po prostu lepiej sprzedają, tak? Lepiej sprzedają i nawet był taki eksperyment, który przeprowadziło konsorcjum Agora już dobrych parę lat temu, chyba z dekadę temu, czyli zrobić gazetę, która będzie tylko pozytywne miała informacje. No i ta gazeta się po prostu nie sprzedawała, tak? Nie była czytana też w internecie, tak? Niestety informacje, że ileś osób zachorowało, umarło na COVID jest dużo bardziej nośna niż to, że nie wiem, ludzie posprzątali całą Wisłę albo nie wiem, zrobiono jakąś bardzo ciekawą inwestycję albo... Ludzie bardzo dobrze się uczą. Nie? Kontynuując trochę jakby to co zapytałeś, to powiem tak, według mnie też jakby najbardziej istotne jest mierzenie jednak tych emocji wywołanych po stronie klientów i odbiorców. Bo tak jak też Damian wcześniej wspominał, tutaj duże znaczenie ma też ta skalowalność. Tak? Im więcej jakby tych danych emotywnych będziemy mieli w naszym zbiorze badawczym, tym jakby precyzyjnie jesteśmy wskazać rzeczywiste te emocje, tak? Że ogólnie większość ludzi odczuwa taką emocję, tak? Kliencie, twoi odbiorcy ogólnie są zadowoleni. I im większa ta próba, tym lepiej. Dlatego to, co my też gdzieś podkreślamy i tak jak też widzimy narzędzia Sentimenti, to jest ta pomoc markom jednak w identyfikowaniu, jakie emocje wzbudza rzeczywiście, nie deklaratywnie, tylko rzeczywiście. I jakby skłanianiu ich jakby też do kierowania tej komunikacji na tą pozytywną, tak? Z wykorzystaniem jednak tych pozytywnych emocji i może zauważenia, że niekoniecznie tylko negatywne emocje w przypadku jakichś specyficznych branż mogą sprzedawać, tak? Wiadomo, że to jest trudne, ale mamy też taką nadzieję, że to się w tę stronę będzie zmieniać, bo już dość tych negatywnych emocji mamy na co dzień, prawda?